トリルのこの形があった時には必ずczyli jeśli masz tutaj tryle, to żebyś przed wygraniem do końca tej nuty zatrzymał ten tryl, tak? Mhm. One, żebyś i wyliczył. Aha, czyli tutaj wszystko trochę brzmi tak, jakby było zagrane trylem. Tutaj porównuje grę do teatru kabuki w Japonii, czyli też jest taki sposób gry, że jest takie zatrzymanie. I wtedy właśnie jest przygotowanie do następnej sceny. Tak? I tak samo właśnie. No bo jeśli będzie cały czas w tym samym tempie, tak, to nie będzie napięcia. Po prostu musisz zwrócić uwagę na nadgarstek, bo czasami wygląda, jakbyś go trochę za bardzo wyginał. Jeszcze nie słyszałam wszystkich uczestników, dlatego nie jestem w stanie stwierdzić, powiedzieć już na 100%. Natomiast zauważyłam, że bardzo różni się sposób trzymania i prowadzenia smyczka w Polsce i w Japonii. もうすぐもうちょっと前に肩動くとかじゃなくてここにも筋肉がいるんですね。Aha. Nie chodzi o to, żebyś tak zginął dłoń do przodu, tylko żebyś był świadomy mięśnia, który tam jest. I żebyś też pracował tym mięśniem. Czyli intonacja i technika oczywiście wszystko jest bardzo ważne, ale dźwięk również, nie? Żeby się na to zwrócił. Pomyślmy. No, wspaniale grasz. Dziękuję.